I kolejny punkt, sprawozdanie z bieżących prac zarządu przedstawi pan Bożena Grzegorzewa. Bardzo proszę. W miesiącu listopadzie zarząd zebrał się na 8 posiedzeniach roboczych. W tym czasie przewodniczący zarządu, pan Sławomir Góra, był na spotkaniach w sprawie podłączenia sieci monitoringu oraz oświetlenia. I te spotkania się odbyły w szkole 82, w szkole 100 i 101. Spotkał się także z wykonawcą monitoringu w zespole szkół gastronomicznych. W terenie miało miejsce spotkanie z inspektorem Zikitu w sprawie pielęgnacji zieleni i naprawy ławek. Odbyło się też zebranie z wykonawcą modernizacji ulicy Obrońców Krzyżnych. Brał udział także w zebraniu sprawozdawczym Związku Harcerstwa Polskiego kupiec Nowa Huta oraz spotkał się ze wspólnotami mieszkańców na osiedlu Bloki 24, 25 i 33. Te spotkania dotyczyły kwestii monitoringu. Było też spotkanie z dyrektorem Tesco. Członek zarządu, pan Góry, przygotował dzisiejszą prezentację, a także brał udział w posiedzeniu przewodniczących dzielni, które to posiedzenie dotyczyło sposobu podziału środków na dzielnic na następny 2014 rok. Członek zarządu, pan Grzyb, brał udział w pracach w jury w ogólnopolskim konkursie plastycznym odblaskowych w przedszkolach. W tym czasie zostało wysłanych szereg pism. I tak kolejno. Do zero. Tutaj kwestia zwolnienia niewykorzystanych środków z gimnazjum 40. Do zasadniczego zespołu szkół gastronomicznych. Tutaj wypełnienie wniosku o dofinansowanie światłowodu i monitoringu. Do Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych. Dotyczyło pismo zadań powierzonych w 2014 roku, takich jak Mikołaj, Dzień Dziecka, pomoc dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjno-czasowego dla dzieci niepełnosprawnych oraz projektu Przyjaciele. Do Zikitu zostało wysłanych szereg pism i tak kolejno. Pierwszy z nich to dotyczyło naprawy koszy na wsi Odchody, na ulicach Obrońców Krzyża, na rodzinie Hipokratesa oraz w osiedlu przy Arce. Kolejne to wyczyszczenie tablic z planem dzielnicy. Następne dotyczyło naprawy ławek na skwerze drugiego korpusu Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wysłano też zapytanie z możliwością ustawienia znaku B4A na ulicy Cienistej. Kolejne to dotyczyło naprawy wjazdu na parking na Strusia 18. Wysłano też zapytanie z możliwości rozeznania wymiany znaku na ulicy Szajnowicza. Kolejne pismo dotyczyło przeglądu suchych drzew na naszych plantach. Następne to wyznaczenie przejść pieszych na ścieżkach rowerowych na ulicy Andersa i Bronickiego. Kolejne to była prośba o usunięcie wulgarnych napisów, które pojawiły się na ogródkach jordanowskich. Wysłano też do Zikitu zapytanie, w którym prosimy o przesłanie harmonogramu opróżniania koszy na ogródkach jordanowskich. Do spółdzielni mieszkaniowej Jutrzenka pismo dotyczyło wymiany kamery na placu zabaw na osiedlu Jagiellońskim. Do pracowni konserwacji zabytków Arkona. Tutaj kwestia lokalizacji szaletu naprzeciwko Domeksu. Do komisariatu naszej policji wysłano prośbę o sprawdzenie podstawy zniszczenia krawężników na wprost kościoła Arki Pana. Do Kancelarii Rady Miasta, do referatu legislacyjnego skierowaliśmy prośbę o opinię, w której pytamy, które z danych możemy podać przy omawianiu kwestii ponownego najmu mieszkań. Do Straży Miejskiej, tutaj była prośba o działanie z ich strony,
aby usunąć doniczki zagrażające mieszkańcom mieszczące się na parapecie przy Alce 5. Pan Zdzisław Bagiński dostał pismo, w którym była zawarta informacja, że wnioskowane ławki do naprawy już zostały naprawione. Do pana Wiesława Szczurka pismo skierowano, w którym jest zawarta informacja, że remont chodnika przy Obrońców Krzyża zostanie wykonany przy przebudowie zatoki autobusowej. Do jednej z mieszkanek Strusia zostało wysłane pismo odnośnie wycięcia drzew. Pan Andrzej Buczkowski dostał pismo z informacją o odbytej rozmowie przewodniczącego z inspektorem ZIKiKu w sprawie niewyciętego drzewa. Do Straży Miejskiej skierowano pismo z prośbą o odciągnięcie placu przy Kalineksie. Do przedszkola 142 została wysłana informacja, że ze względu na brak środków nie przeznaczymy dodatkowych pieniędzy dla tego przedszkola na jubileusz. Do Active Investment wysłaliśmy prośbę o podanie informacji, na jakim etapie jest realizacja terenu rekreacyjnego. Do Morsu Straży i Policji zapytania w sprawie ponownego najmu mieszkańca z osiedlu Strusia. Wysłano też pismo rekomendujące placówki opiekuńczo-wychowawcze, które mieszczą się przy szkole 90, podstawowej 92 i 100 oraz trzecim liceum ogólnokształcącym. Do pana Piotra Jarosza pismo zostało skierowane w sprawie naprawy chodników przy Rocie Hipokratesa z informacją o dwukrotnym już realizowaniu tego zadania. Do Zarządu Budynków Komunalnych. Tutaj jest prośba o przeniesienie szafy z pietrzmikami, która mieści się na terenie naszej rady, do poszczególnych lokali w tymże budynku. Dziękuję. Pan Stanisław Bury. Proszę Państwa, od dnia 25 października do 28 listopada, czyli do dnia dzisiejszego, odbyło się 5 delegowań, czyli Bartosz i Kamil, od remont alei na pan Drabińczyckich, pani Halina Hałacińska, odbył bieżącego utrzymania grudków jordanowskich, pani Aksamit Urszula, oparcie ofert dla szkoły podstawowej 86, modernizacja instalacji elektrycznej. Pan Adamek Robert, odbiór doposażenia ogródków jordanowskich. Pan Wińczycki Zygmunt, odbiór remont chodników przy przejściach dla pieszych na terenie dzielnicy 16. Proszę Państwa, pokażę tutaj fotki, na podstawie której możemy troszeczkę wywnioskować, gdzie i jakie zadanie zostało odebrane. Remont alei na plantach Wieńczyckich, Bartosik Kamil, to jest na Strusia, wokół, to jest Strusia 6, tak? Wokół ogródka jordanowskiego. Troszeczkę nie widać, no liście w tęczel akurat były, jeszcze nie poprawione. Następnie remont nakładki asfaltowej. Widać to. Następnie tutaj też alejka uzupełniona. Nakładka asfaltowa. Dalej pani Halina Hałacińska przesłała bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich. Dwa elementy, które kwalifikują się do natychmiastowego remontu. To jest zapalniska chodników z Kalinowa 9 na ogródku jordanowskim. Tak wygląda to zapalnisko. Pan Adamek Robert, doposażenie ogródków jordanowskich, Jagiellońskie 9, zamontowano karuzelę typu Staś.
Susia 18 zamontowano pojazd. Kład, tak? To się nazywa, panie Adamie? No tak, to następnie urządzenie sprawiedliwe. Kołód. Dalej piaskownica. Strusia 4. Usztawka. Jagiellońskie 27 zamontowane podesty pod usztawką. Likwidacja barier architektonicznych, Bieńczycki Zygmunt. To jest przejście dla pieszych. Na ulicy Broniewskiego. Przy bandzie. Strusia, Andersa Strusia. Andersa przy Ludwiku. Albertyński. Wszystko. Radzisław Pański, proszę. Proszę Państwa, była tu informacja, że ławki zostały, trudno mówić o remoncie, naprawione. Niestety częściowo, i tylko częściowo tak. Znaczy zostały wymienione deski na niektórych, a na niektórych w ogóle to jest zdjęcie. A może pan powiedzieć, w którym miejscu? Tak, jak się kończy chodnik na bloku 17. Będzie do 6 grudnia. Jeszcze nie koniec, bo podjęte profile metalowe i zardzewiałe nie zostały wyprostowane i nie zostały zabezpieczone przed rdzewieniem. Także pisanie, że ławki zostały wyremontowane jest, nie chcę, bo przykra sprawa. Dziękuję. Proszę. Kto jeszcze? Proszę pan. Przewodniczący, mam takie pytanie. Na jakiej podstawie statutów, właśnie szukam tutaj, czy też regulaminu, podjęliście Państwo, bo ja nie brałem udziału w uchwalaniu tej uchwały odnośnie postawienia tego terytoria na, nie na naszej dzielnicy. Czy mieliśmy jakieś upoważnienie z dzielnicy 18, czy to jakaś inicjatywa, czy jest jakaś podstawa prawna, że podjęliście Państwo uchwały w sprawie tego terytoria, które tam stoi? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy informowaliście Państwo, czy że 18 dzielnica podejmowała jakąś uchwałę w tej sprawie, bo ja rozmawiałem przynajmniej z dwoma radnymi z 18 dzielnicami i powiedzieli, że nic o tym nie wiedzą, żeby taka uchwała w ich dzielnicy była. Więc to są dwa takie pytania. Dla wyjaśnienia jeszcze powiem, że byłem tam, jest obok, bo mówiliście Państwo, że nie ma tam żadnego lokalu. Jest tam kawiarnia, która się nazywa Łagatki czy Agatka i tam jest to czynne od godziny 10 do 22 i pani stwierdziła, bo byłem, pytałem się tam pani barmanki, powiedziała, że można korzystać i czasem ludzie tam przychodzą i korzystają. Więc obok jest lokal do 22 można korzystać, a od 10 rano. Każdy może, to nie tylko osoba, która korzysta z lokalu, tylko każdy może wejść za złotówkę, może sobie skorzystać, może się załatwić. A w ciągu dnia do godziny 15 czy tam 16, kiedy jest czynny Tomek, na Tomekstwie są szalety. Także to tak dla wyjaśnienia, żeby było jasne, bo zakrzyczyliśmy Państwu, że tam nie ma żadnego lokalu. Jest tam lokal. Agatka czy też Łagatka, tak się nazywa, do 22 czynny i można tam sobie przyjść i załatwiać się. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, to znaczy ta pierwsza to ta, na jakiej podstawie, bo my, z tego co tu widzę, to my podejmujemy uchwały tylko w sprawie dzielnicy 16, nie dzielnicy 18, do tego jesteśmy upoważnieni, a tutaj Państwo podjęliście, zaznaczam, ja nie brałem udziału w tym głosowaniu zupełnie, podjęliście Państwo uchwałę w sprawie nie naszej dzielnicy, to na jakiej podstawie prawa? Ale to już słyszałem. No, chwilę. No teraz odpowiem. Podejmowaliśmy uchwałę w sprawie ustawienia toalet na prośbę projektantki, która się zwróciła pismem do nas. W momencie, kiedy sprawdzaliśmy, w którym miejscu jest lokalizacja tych toalet, była dyskusja, czy to jest dzielnica 18, czy to jest 16, bo to była kwestia pasa drogowego.
po której stronie, że tak powiem, kończy się dzielnica 16. Po konsultacjach z panią projektant i mówiąc, że prawdopodobnie jest to dzielnica, że tak powiem, 18, pani projektant wysłała pisma, dokładnie takie same, do dzielnicy 18. Ja z mojej strony rozmawiałem z panem przewodniczącym Morycem, przeskanowałem te wszystkie rzeczy, które dostaliśmy od pani projektant właśnie po to, żeby nie zrobić czegoś takiego jak opiniowanie nie na swoim terenie, prawda, ubikacji. I podstawą prawną jest to, że w momencie, kiedy my informowaliśmy, albo inne próbowałem, że tak powiem, znaleźć odpowiedź, co może być częścią wspólną dla tych toalet, to jest to, że w momencie bliskości tego terenu, mówimy o Tomeksie, prawda, i duży węzeł komunikacyjny, który obejmuje dzielnicę 16 i brak toalet w tym miejscu, to co pan powiedział, że toaleta w punkcie gastronomicznym od 10 do 21, prawda, jako ogólnodostępna, to ja osobiście tam nie byłem, ale nie wierzę, żeby jakikolwiek lokal, już nawet mówię o McDonaldzie, który przeważnie pełni taką funkcję toalety publicznej, zrezygnował z takiego czegoś ze względu właśnie na to, że jest później problem z utrzymaniem czystości. To ja nie wiem, czy pan rozmawiał z szefem tej placówki, z szefem pan rozmawiał? Rozmawiałem z barmanką. Barmanka powiedziała, pani trudno zadał pytanie, znaczy skończę zdanie. Więc rozmawiałem z barmanką i ona powiedziała, nie wiem czy ona jest szefową, tego nie wiem, bo nie pytałem. W każdym razie ona powiedziała, że korzystają ludzie i nigdy nie ma problemu, zresztą oni na tym zarabiają, bo biorą złotówkę, nie jest za darmo, tylko biorą złotówkę za, więc jeszcze przypuszczam, że tym zarabiają, więc mają. Ale ja nie widzę tutaj w ogóle, za przeproszeniem, sprzeczności w tym, bo jeżeli chcemy powiedzieć, że lokal jest czynny w tych godzinach, w których pan powiedział, tutaj jest Tomek czynny, zawsze jest również potrzeba skorzystania wtedy, kiedy jedno albo drugie jest zamknięte i ja nie widzę sprzeczności w tym, czy toalety publiczne, które w cywilizowanym kraju są ogólnodostępne bez względu na to, czy to jest lokal, czy nie lokal, prawda, czy obiekt handlowy, po prostu te toalety są dostępne dla mieszkańców po to, żeby mogli korzystać z tych toalet. Panie przewodniczący, ja adwocem. Jak przechodzę koło pańskiego bloku, to zawsze mi się chce skorzystać z toalety. Czy mógł pan koło swojego bloku ustawić taką toaletę? Po prostu mam taką potrzebę skorzystać. Ja rozwiązuję ten problem. Ja też wytrzymuję. Jestem w tym wieku, że rozumiem, że pan tutaj. No nie, bo proszę pana, bo ustawiamy toalety nie na swojej dzielnicy. Dziękuję, ale to powiedziałem. Przepraszam, czy ja powiedziałem, dlaczego taka sytuacja była? Powiedziałem, w jaki sposób przygotowaliśmy się do podejmowania tej decyzji. Ale tej uchwały nie podjęta, jeszcze 18 lipca nie podjęła, ale już na wniosek projektanta, nie na wniosek mieszkańców. Tu pisze wszędzie, że mamy nie na wniosek projektantów robić uchwały, tylko na wnioski mieszkańców. Bardzo mi przykro, pan nie doczytał tego. To świetnie, że nie doczytałem. To nie świetnie, to jest, przepraszam, nie świetnie, że pan nie czyta regulaminu w całości. Dobrze, że pan czyta, to jest najważniejsze. Tutaj pan Marek Bartoszek. Ale powiedział mi pan podstawy prawne. Podstawa prawna. Podstawę prawną, z regulaminu i z statutu. Podstawę prawną, na jakiej podstawie podjęliśmy uchwałę nie w naszej dzielnicy, nie na rejon działania. Podstawę prawną z regulaminu z dzielnicy. Proszę mi podać. To zrobimy tak, że dostanie pan informację, jeżeli... To na piśmie, proszę, okay. W takim razie okay. Mi odpowiedzi. Na jakiej podstawie żeśmy? Dobra. I drugi, bo ja nie odpowiedział pan, czy sprawdził pan to, czy podjęła uchwałę, bo mówi pan, że z Morycem pan rozmawiał. I ja też z nim czasem rozmawiam, ale to jest prywatna rozmowa, kurtuazyjna. Natomiast przepraszam, co znaczy? Prywatna rozmowa taka, że nie rozmawia pan z całą radą, bo tam nie podejmuje pan Moryc decyzji. Przepraszam, kto reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz? Proszę mi o to. Nie sam, Moryc. Ale dziękuję, ludzie, nie ma więcej. Ale jeśli nie przegłosują tego, to. Ale jedno pytanie. Czy w okresach międzysesyjnych kto reprezentuje Radę i Zarząd? Dobrze, pytał, bo pan podjął tak. 18. Powiedział mi, że zajęli stanowisko. Że zajęli, ale czy uchwałę podjęli? Aha, nie wie pan. Czy oni nie podjęli, proszę państwa, uchwały, a myśmy podjęli nie swoje, no to skandal. No. To jaki skandal? Pytanie jeszcze. Czy to jest jedno pytanie? Panie radny, czy ten temat jest, rozumiem, kontrowersyjny, bo on w jakiś tam sposób godzi w czyjeś interesy? Proszę pana, godzi w interesy mieszkańców, że się ustawia ubikację obok bloku. No to aha, dziękuję. No rozumiem, już no, dowiedziałem się. Nie trzeba więcej. Pan Marek... Nie sobie ustawić, jak nie wiadomo było, co z tym... Aha, bo jeszcze chciałem... Ale przepraszam, ale panie radny. Panie radny, ale tutaj jest kolejny. Chciałem powiedzieć, panie przewodniczący, jeszcze tylko adwocem do tego, bo chciałem powiedzieć, że tych terytoriów to pan powiedział sam, że jakaś... Dlaczego pan powiedział to? No przepraszam, to znaczy mówię ogólnie o toalet, dobrze, toalet.
to nie chciała, zakupił ją, Zygmunt zakupił, jakaś dzielnica nie chciała. Kto tak powiedział? No, zaś się pan powiedział. Panie radny, no to czy panie radny, pan radny, proszę, proszę precyzyjnie, niech pan zapisuje, albo niech pan przesłucha sobie nagranie. Że jakaś i nie imputować mi różnych rzeczy. Dobrze? Pan Marek Bartosz, bardzo proszę. Więc ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że ja dzwoniłem się i nie byłem, jak tutaj była rozmowa o tych szaletach, ponieważ miałem nadzwyczajne walne zgromadzenie. No, no trudno, ale to, jeżeli chodzi o te szalety, to od 1998 roku na sesji ja byłem, cały czas my wszyscy prosili, mieszkańcy tak samo, żeby w tym rejonie postawić szalety, bo naprawdę było, jest coraz gorzej. Panie Andrzeju, pan nikogo tam nie widział. Tam bez przerwy się załatwiają, bo jest sklep nocny tutaj u pana Zieleniaka, tam na rogu Kosmyrowskim. I tam, gdzie idę, jak na przykład idę, to wszyscy na osiedlu przy Arce, na rogu w tych krzakach, wszyscy się załatwiają. Także naprawdę tam powinien być przede wszystkim, tam te szalety powinny być na rogu, przy Arce, koło Tomek, koło Ronda. Panie przewodniczący, otóż i to. Nikt nie chodzi, panie radny, chwileczkę. Nikt nie chodzi w ogóle na Tomek się załatwiać, bo to są ci, co siedzą na ławkach na skwerku i oni się załatwiają byle gdzie, po całym tym. I to mnie najbardziej denerwowało. No, no nie było mnie w ten czas moja wina. No okej, okay, ale tutaj ja mogę, przepraszam, ale ja jeszcze tutaj chwileczkę uzupełniając to. Rzeczywiście, jeżeli jest to jakiś temat kontrowersyjny, rozeznam sytuację, czy zamontowanie podobnych toalet przy osiedlu, przy Arce, przepraszam, jeżeli tam no, rozumiem, tam że jest, nie, no, nie powstała, tak, nie będzie opinii, to wtedy dowiem się, czy będzie możliwość zamontowania tych toalet na terenie dzielnicy 16 przy Arce, przy rondzie Kosmyrzowskim, na osiedlu przy Arce od strony ronda księdza Korzelanego. Proszę bardzo, panie przewodniczący, więc oczywiście jak najbardziej. Jeżeli chcemy na swojej dzielnicy zakładać toalety, nie ma sprawy, podejmujemy uchwały w swojej dzielnicy. Natomiast tam nie mieliśmy prawa żadnego podejmować uchwały na terenie innej dzielnicy. Nie mieliśmy, o to mi chodzi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, panie Marku, czy pan uważa, że oni będą płacili złotówkę, ci, którzy sikają pod krzakiem, zapłacą złotówkę i będą korzystali z tych toalet? Ale sikają, ale chwileczkę. Do tego stopnia dochodzi, że wszystkie drzewa, jakie u mnie były, są na 1,5 metra do góry podcięte, żeby nikt nie chodził i chodzą dalej i sikają. Koło bloku wszędzie do kraju. To musi być gdzieś jakiś szalet. Chodzi mi tylko o to. Gdzieś jakiś szalet musi być. Ale to znaczy chodzi mi tylko o to, czy jak będzie szalet, to nie będą już, to będą korzystali za złotówkę. Ja myślę, że... Ale dobrze, panowie, ja myślę sobie tak, że rozumiem, że sprawa szaletów nas podzieliła. Tutaj odpowiem, jak to wygląda od strony prawnej. Jeżeli będą jakieś uwagi, do każdego błędu, który popełniłem, się przyznaję. Rozumiem, że to jest temat związany z tym, że dzielnica 18 poczuła się poruszona tym tematem, że 16 jakby ingeruje w jej teren. Mimo, że przed, tak jak powiedziałem, konsultowałem to przed tym, żeby nie zrobić tego FOPA, żeby nie było takich propozycji imputowania nam tego, że dzielnica 16 jakby ekspansję na teren dzielnicy 18. O tym wszystkim mówiłem przed procedowaniem tej naszej uchwały, żeby nie zrobić właśnie tego, co pan mi tutaj teraz zarzuca. Ale to tak powiem, wyjaśnimy. To był punkt drugi. Czy do bieżących prac zarządu ktoś jeszcze ma? Do bieżących prac zarządu. Bardzo proszę. Pan radny Jarosz. Ja dziękuję za odpowiedź na mój wniosek, że został naprawiony chodnik przy rondzie Hipokratesa. Tylko, że są to naprawy jakieś pozorne, bo owszem, widzę tam posypane jest piaskiem, no ale jak... A czego pan oczekiwał, przepraszam? No chciałbym, żeby po remoncie te płytki nie klawiszowały. No. A klawiszują? No niestety. Ale był pan teraz i sprawdzał. Byłem, sprawdzałem. Kiedy? Przepraszam, proszę mi powiedzieć konkretnie kiedy, bo przystanek był robiony w sobotę? W piątek. Czy był pan po tym piątku, który jest? Bo to jest ważne, żebym ja później... Tak, okej. Przejdę osobiście i sprawdzę, które płytki tam klawiszują. Jeżeli źle zrobili, to poprawią, bo taki jest ich obowiązek. Czy coś jeszcze w tym temacie? Nie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze do bieżących spraw zarządu? Jeżeli nie ma... Panie przewodniczący, jeszcze... Do bieżących spraw zarządu. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, mam jeszcze jedną uwagę. Ja po prostu przesłałem do Pana tutaj Przewodniczącego Górego i do Pana Szewczyka z maila i do Pani tutaj Bożeny. Przesłałem taką oto moją prośbę, żebyście się przestali na mnie obrażać, żebyście w końcu zaczęli uzupełniać stronę naszą internetową, bo ona po to jest, żeby ją uzupełniać. Ponad 30 dni nie były uzupełnione komisje. I napisałem, prosiłem, żeby były. I dokładnie jest ta sama sytuacja. Sprawdzam dzisiaj na stronie, powiedzmy o 16. I proszę Państwa, dalej Komisja Zdrowia była 12 listopada i nie ma napisane, jest to od 12.28, to jest 16 dni. I 16 dni nikt nie potrafił uzupełnić, proszę Państwa, kiedy jest komisja. Do mnie dzwonią mieszkańcy i pytają się, kiedy są komisje. No proszę Państwa, to uważam, że jest skandal. Tym bardziej, że prosiłem o to. Napisałem list. Nie chciałem głośno tego mówić. Nie chciałem, bo napisałem list, mówię, pewnie będzie dobrze, będzie to na bieżąco robione. Nie jest na bieżąco robione. Znowu, cały czas o to proszę. Nie może być tak, że jak jest wyznaczona komisja, następna to od razu na drugi czy na trzeci nie zrobione, tylko trzeba 16 dni czekać, żeby komisja była... Przepraszam, dzisiaj Pan sprawdzał? Dzisiaj sprawdzałem. I co jest? I proszę Pana, i dzisiaj o 16 godzinie nie było, to proszę zobaczyć, kiedy jest uzupełnienie. Kiedy jest uzupełnienie? Pokażę Panu uzupełnienie. Świetnie, zawsze pokażę. Z panem, proszę Pana, z Panem Janem sprawdzaliśmy dzisiaj, bo był u mnie. Zawsze i sprawdzaliśmy i jest, proszę Pana, ale dzisiaj sprawdzałem. Ja rozumiem, że uwagi merytoryczne przyjmuję, jeżeli są, że tak powiem, tak jak Pan powiedział. Świetnie, jest na grudzie. No to dobrze, sprawdźmy, możemy to sprawdzić, proszę Pana, bo dzisiaj sprawdzałem z Panem Janem, mam świadka. Dobrze, no ale koniec. To jaki to jest problem? Tym bardziej, że wpisywał Pan zdjęcie i tekst odnośnie budowy tej. To dlaczego nie udało się od razu zrobić? Ja mam do Pana prośbę. Ma Pan do mnie maila? Potrafi mi Pan przesłać swoje zdjęcie? Może Pan mi napisać takiego maila, a nie wysyłać gdzieś podobnie do innych? Ale jakie pochodne? Jeśli chodzi... Nie, ja mówię... Nie. Dobra, dziękuję. Ale o czym Pan teraz mówi? O moim zdjęciu? Panie radny, o tym, że Pan potrafi przesłać jednego maila, drugiego nie. Dziękuję. Ja powiedziałem Panie, że chwileczkę. Ale ja mam pytanie. Czy powiedział Pan to, co Pan chciał powiedzieć? Mówię o tych uwagach. Ja je przyjąłem. I na pewno tutaj na zarządzie omówimy tą rzecz, żeby były na bieżąco. Staramy się na bieżąco. O to mi chodzi, proszę Pana, tyle. O to mi chodzi. Ale okej, staramy się tak robić. Ja mówiłem przedtem, ale proszę, czy nie? Przepraszam. Panie radny, czy oprócz tej uwagi ma Pan jeszcze inne rzeczy związane? Ja dziękuję bardzo. Staramy się i tyle. Okay. Staramy się, żeby były protokoły, staramy się, żeby były informacje, czyli sprawozdania z sesji. To wszystko jest. Jeżeli jest jakaś niedogodność, typu, że nie ma czegoś, to sprawdzimy, dołożymy wszelkich starań, żeby tutaj nie było tych problemów i koniec. Bo z faktami się nie dyskutuje.